kościele, bo górnictwo żeglowe też tak na praktycznie pod wystawa w Rybniku, bo była wystawa w Rybniku Górnictwo i Śląsk. Ja mówię, co tu zrobić, nie kurczę, co to tam, muszę coś z czymś innym błysnąć, nie, tymi malowidłami. No i wymyśliłem, że taki ten styropian budowlany, z tym, że te grubsze płyty, to są 30-centymetrowe płyty, metr na pół metra, 30 szerokie, głębokie właściwie, jak to szerokie, wysokość, głębokość. I w tym sensie i z tego, nie chciałem się tak bardzo w tym drzewie narobić i przez to dwa noże, jeden do chleba, drugi do kartofli i idzie rzeźba zrobić. Jak już tak z tym w poniedziałek przyjechał, to tego górnika był w takiej skodzie, nie? Jak pan mnie robił, jak on to pod skodą przyjechał, to się rawnie. A to waży 3 kilo, nie? Ale praktycznie zaczęło się od kościoła, bo te rzeźby, które tam na tym stole są, to jest wszystko do stajenne. W kościele to było, to są takie stajenki. Mnie od 2010 roku, że zaczął stajenki robić w kościele w Czerwionce, co tam jest namalowane, w tym kościółek, z tą wieżyczką w środku. I tam robimy właśnie te stajenki. One są wielkie, bo to mają do 9 metrów długości, wysokości 5 metrów i głębokości około 4 metrów, czyli pół metra, 4 metry. Także i potem na potrzeby tego kościoła, no przecież nie będzie figur cały czas kupował tam jakiś i to wszystko jedno, a to samo. Także ja potem, zrobimy tam to takiego rybaka, to zaś jakiegoś górola i ja tak zacząłem w tym dubać, rzeźbić i te utopki, to wszystko to tam potem poszło i skargi. Tam jeszcze w kościele zostały dwa anioły, jeden jest przy Bożym Grobie, a drugi jest zawsze w stajce w kościele w grudniu. No i to właśnie na te potrzeby tego kościoła. No. I taki jest zamysł u nas w kościele, że każda stajenka jest inną, każdego roku. I on na każdym razem nowe płótna ma. To są płótna, pierwsze było 9 metrów, teraz są po 7 metrów, 6 metrów na 2. I o całe plenery tam, w którym miejscu ten kombuczek się mógł urodzić, no to my ta sceneria malujemy. Był Egipt, w zeszłego roku była Argentyna, tam się papież urodził, te wodospady Argentyny, także to zawsze pod ten klimat robimy. Pierwsza stajenka praktycznie była, że się pomboczek urodził na dole w kopalni. No wielki largo, bo farosz podepchać też tym pomboczkiem zjeżdżasz na dół. Kto to w ogóle zrozumie? A on wewnętrze normalnie, bo potem ten koń tam był też z tym, wewnętrze te figury tam, że zrobił tak ta, z tych ringów, ta wnęka i tam się te Boże Narodzenie odbyło, nie? Ale potem to wyszczeliło, bo na wierzchu była cała panorama Czerwionki. Od kopalni przez bloki aż do ramżuleni. I to było 9 metrów. Farod jak to ujrzał, ten obraz padł w łopie, Kajo to rozwina, przecież nie miał takiego kościoła wielkiego, nie? No ale jakoś mnie to zmieści. Ale na to malarstwo wielkopowierzchniowe, jak ty to odmyśliłeś, to ja już mogę Państwa wstępnie zaprosić na przyszły rok do Muzeum Energetyki do Łazisk. No tam już żeśmy się dogadali z związkiem, że tam będzie miał. Ponieważ u nas w Mikowie no nie ma takich powierzchni akurat nie. Ale tam też będziecie, żeby jest 30 metrów. To żaden problem, to się tam zmieści. Muzeum Badań Naukowych. A jak z dalszą twórczością? No bo mamy takie tematy tutaj jak Śląsk, rodzina, ale są też takie motywy religijne albo filozoficzne. No też są te filozoficzne, też tam są jedne takie motywy i z religią tak samo, no bo wiadomo... Jaką stronę jeżeli spisz teraz ze swoją twórczością? Tak praktycznie powiem tak szczerze, to jeszcze poszukuję. Ja staram się nie wiązać z jakimś kierunkiem, żeby jednolicie cały czas malować jeden kierunek. Albo landschafty, albo jak idzie portrety, następnie idą jakieś kwiatki, martwa natura. Ja lubię skopać. Jest taki, że jak mi przyjdzie do głowy coś takiego, to wtedy idę albo martwa natura, albo jakieś tam toki, albo coś. A jak gdzieś to minie, to zaś widać się jak plenery, albo jakieś portrety. A są też takie mody na przykład, kiedy mi się malarze kierują. Na przykład coś się tak urzeknie, jest taka moda na malowanie przykładowo, nie wiem, posetlikanych aniołów. Ten praktycznie ten anioł, bo tam był i anioł taki ze styropianu i to jeszcze był ten anioł, co tu jest ten na dole, ten anioł stróż naszych kuchników. To było też na potrzeby wystawy za rybnikiem. Co ci dziewczyna powiedziała, jak tego anioła zobaczyła? Nie, ja co miała powiedzieć? Nic nie powiedziała. Anioł to jest anioł. Anioł to w kampie jest. Ale to jest nie widzisz podobieństwa? Nie, podobieństwo bardziej tam. Obraz ta z lwy, no to było w większości to było podobieństwo. I nawet bez głowy. Jest tu, bo to był pierwszy obraz, ale w ogóle. Jest tu z nami pan Gerard Trefon.
specjalista od tego rodzaju sztuki, ale chciałem zapytać ciebie przede wszystkim, jak nazywać ta sztuka? To jest malarstwo, jedni mówią naiwne, Godosz nie. Prymitywne, naiwne. Jo, jak to podać? Ja powiem szczerze, ja się nie miał teraz z tym zgodzić. Ja nie czuję się malarzem naiwnym, ani prymitywnym, bo mi się wydaje, malarstwo nie jest malarzem intuicyjnym. To znaczy, malarstwo idzie w kierunku realizmu, ale intuicyjnie ja dobieram kolory, intuicyjnie ja dobieram się moja wizja tego obrazu, przestrzeń, mój praktycznie układ tego obrazu i to się moim intuicją. Ale ja nie idę w kierunku naiwnego malarstwa prymitywnego, bo tam widza w tym malarstwie prymitywnym, naiwnym nie ma specjalnej proporcji. Ludzie nie są poukładani według tego rzymskiego czy greckiego wzoru, 1/7, 1/8 głowa. A ja w tym kierunku więcej chcę iść i z budowlanymi rzeczami, czy z jakimiś innymi tymi. Także ja idę w kierunku realizmu. Intuicyjnie dobieram oczywiście kolory. To jest moja wizja koloru, moje, czy tam srebrniką kogoś się obrykam, to jest potem moja wizja, ale tu naiwne malarstwo, mi się wydaje, prosto z tubie jest malowane. Ja dużo umiem kolory, a tak naiwne, prymitywne, to z tubie wyciskają, prosto jadą na tak płótno. Tak zwany cywilianizm. I to jest takie pacykowanie prosto z tubie, nie ma perspektywy, nie ma takiej jakiejś tam przestrzeni. A ja zazwyczaj lubię malować tak, żeby widać było głębia, żeby widać było przestrzeń, żeby coś to, im bardziej się cofia do przodu, tym jest to wyraźniejsze, im dalej idę, tym jest to bardziej zamazane i w tym sensie. Także ja, to jest malarstwo intuicyjne. Ja się z tym wspieram, może jedni do prymitywnego, chcą podróżować, znaczy do naiwnego, ale ja idę malarstwo intuicyjne, to mi ta nazwa najlepiej pasuje do mnie. Wobec tego chciałem w zasadzie tak podziękować za to, żeś tu zdecydował się wystawić swoje obrazy. Mam nadzieję, że Państwo też będziecie mogli się nad nimi troszkę dłużej zastanowić, bo to nie są też takie obrazy, które są tylko i wyłącznie odzwierciedleniem. One też zawierają jakąś myśl, taką Twoja filozofia może. Jaka to jest ta filozofia? Że jest takie przesłanie w tym wszystkim. Filozofia jest po prostu jedna, co w moim czasie cieszyć życiem, dniem codziennym cieszyć się tym, co się robi, dzień się z tobą rano z jakąś chęcią do jakiejś roboty, do czegoś tworzenia, a nie z narzekaniem, bo to do niczego nie prowadzi, wiadomo, że do depresji albo jeszcze innych chorób. A ja z tobą, z myślą tym, już mam w głowie, bo to robię, teraz już robię, do kościoła już mam 5 domków zrobionych ze skrzynek, z Biedronki, jest to posklejane, teraz też to klej, jest okrodzione. Biedronki, i z tego robię, gdzie jest kościółek zrobiony, ale już idę w kierunku, bo będzie w tym roku stajenka pod kątem Alp Austriackich. Te góry wielkie, masywne góry, ciężkie góry takie i w tym kierunku idziemy, także już robię pod tym kątem, robię i te budownictwo tam, jak tam te austriackie i może jeszcze wyżej jakiegoś tego góra z tymi galotkami skórzanymi, co tam chodzą. I w tym kierunku to tak zrobić. No ksiądz się na to zgodził, bo chyba wyjście. Dobra, daj mi tutaj gieszyn, zagadam wszystkich. Zapraszam do końca świata, nie robię wygrania. Ja chcę za to dziękować za to, że moi przyjaciół, a właściwie Mariuszowi, że nakręcił nam ta wystawa, mnie praktycznie zmobilizował do tego i powiedział, jak chcesz, robimy taką wystawę. Nie dwa razy nie godać, tak jest. I bardzo dobrze. Tak samo dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich na kawę, ciasteczko. No. I zapraszam do rozmów z autorem od razu. A tak przy okazji, nie wszyscy Państwo jeszcze wiecie, jeszcze nim tam oficjalnie zaczniemy, to oczywiście to, co powiedział przed chwilą Wojtek, kolega Gerard, to na temat sztuki i malarstwa właśnie tego naszego intuicyjnego każdy temat. Oczywiście mamy tu paru przedstawicieli grupy Janowskiej, prawda? Tak samo, no oczywiście szefowa, obecna szefowa Bar Śląska, mieszkanka miasta stołecznego Tychy, tak się to prawdopodobnie nie. No, także zapraszam do rozmów tutaj ewentualnie tego typu. No ja nie wiem, czy panią dyrektor... Zapraszam do szerokiej dyskusji w kuluarach przy kawie. Nieoficjalnie. Nieoficjalnie. Nieoficjalnie też. Oficjalnie też.
No to jeszcze tu mamy przedstawicielkę pani naszej Klocowej Izabeli. Po sąsiedzku na dworze biuro, pani dyrektor biura, prawda, pani Klocowej. No już nie, jak już tak wszystkich przedstawiam, to jeszcze nie mogę zapomnieć o koleżankach mojej szefostwie Towarzystwa Historycznego, prawda? Pani doktor Cybulska, nasza tutaj koleżanka, tak samo Iwanka, oczywiście. No i zapraszamy do oglądania. Jak się znudzi wam ta sala, to zapraszamy na inne. Tu jest co oglądać, także tu jest dość dużo rzeczy. Przed informacją udziela Wojtek i moja skromna osoba. Dziękuję za przybycie wszystkim. Jeszcze raz, no i jeżeli będą jakieś pytania, to odpowiadam. Teraz byśmy chcieli z oczkiem. I teraz ja to łączę, tu się narodziłem. Szłapy tu dorobił. I tu mam proporcje pewne kunia. No ja, bo proporcje pewne są na wazie. Ludzie, się nauczyłam, muszę to zapamiętać. A ptoka jest też na, za jednym ruchem. Ja za jednym ruchem, proszę pana. Ja nie wiem. To wcale nie makaczka. Nie. To kunia to idzie lekko, to... lekko, rzadko. Która potem, no, oczywiście tutaj, no tak, dzieci tak uczą malować, moich dzieci, że chcesz tak uczyć córy, żeby troszeczkę proporcjonalnie namalowali kunia. Czy ja bym mogła tą kartkę, bo ja zapomnę, jak to było te trzy kółka. Ale będę, można, ale czy coś jest? No właśnie. Fakt, że ja się tak nie czuję, bo ja praktycznie byłem przenieśli mnie do 2 sierpnia na prawie. Ale ja fizycznie się nie czuję. Ja się tak czuję mniej więcej około 50, tak. Ja proszę pana, póki nie spojrzę do lustra, to bo... myślę, że mam 30. Jak jeszcze nie wygląda, ale jak spojrzę do lustra, to takie 16.